Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się zabawką z serii Transformers Universe 2.0. Oto przed wami Deluxe Prowl. Znamy już serię i znamy już klasę rozmiarową, więc powiedzmy jeszcze, że Prowl pochodzi z pierwszej, nazwijmy to, fali Universe 2.0, która została wydana w roku 2008 i była kontynuacją chlubnych tradycji rozpoczętych parę lat wcześniej przez linię Classics. Na początku powiedzmy sobie, że Prowl był jednym z najbardziej rozpoznawalnych Autobotów z pierwszej generacji Transformers. Oczywiście mieliśmy Optimusa Prime'a, Grimlocka, Jazza, być może nawet Rodimusa Prime'a, ale dla mnie osobiście to właśnie Prowl był jednym z dobrych symboli generacji pierwszej. Choć osobowościowo nie był dla mnie jakiś szczególny, tak po prostu jeden z kolejnych Autobotów. Na pewno dostał dużo więcej charakteru w komiksach IDW, gdzie po prostu nie sposób nie lubić go, nienawidzieć. Natomiast tak, ta zabawka miała przed sobą ciężkie zadanie. O ile przed jej wydaniem było parę prób zaktualizowania Prowla, na przykład w ramach linii Alternators, to właśnie ten Deluxe tutaj miał za zadanie zaktualizować G1 Prowla jako zabawkę. 24 lata po wydaniu oryginału. Także można powiedzieć, leży na nim duża odpowiedzialność, duża presja. I czy udało mu się? Zobaczmy. Jak widzicie, Prowl transformuje się w auto bazowane na współczesnej ewolucji Nissana Fairlady Z, w którego transformował się w generacji pierwszej. Mówię, że bazowany, bo nie jest to idealna reprezentacja, a to głównie dlatego, że Hasbro po prostu musi trochę przerabiać materiał oryginalny, żeby później nie mieć kłopotów z licencjami. Co na przykład dobrze widzieliśmy podczas Transformers Robots in Disguise. I nie powiem, nadal widzimy, że jest to Fairlady Z, zwłaszcza jeśli ktoś ma pod ręką na przykład Alternity Megatrona, który ma już licencję na ten pojazd. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem przyjemnie, choć od razu rzuca się w oczy brak bocznych lusterek. Jest to związane z transformacją, ale od razu przywodzi to na myśl samochody z lat 70. A że to jest z roku 2008, no cóż, mamy tu pewne paradoksy. I jak widzicie, Prowl tradycyjnie zmienia się w wóz policyjny, Highway Patrol, straż autostradowa. I muszę to powiedzieć, kiedy ta zabawka była wydana w roku 2008, naprawdę byłem nią zachwycony. Była dla mnie wtedy świetna. Był to dla mnie godny następca G1 Prowla. Ale teraz, 5 lat później, obawiam się, że ze wszystkich możliwych wykorzystań tej formy, ta, z której zrobiono Prowla, starzeje się najgorzej. Jak widzicie, nawet przy moich ustawieniach, które są zoptymalizowane pod światło sztuczne reflektorów, białe Prowla zaczyna już trochę żółknąć i dotyczy to tak farby, która jest nałożona na plastik przezroczysty, który stanowi większą część boków pojazdu, jak i plastik zupełnie biały, który stanowi maskę i tył pojazdu. I niestety widać też miejsca, gdzie części były malowane na czarno, ponieważ ich boczne krawędzie, te, które jakby wchodzą do środka, nie są już malowane, tak jak widzicie na przednim zderzaku. Nie jest to specjalnie spójny kolorystycznie tryb, przez co im dłużej na niego patrzymy, im starszy mamy egzemplarz w ręku, tym bardziej Prowl wydaje się być, mówiąc ogólnie, bliski podróbki. Jeśli mam być zupełnie szczery, po tylu latach przestał mnie też przekonywać kolor szyb. Jak widzicie, są przezroczysto-brązowe, ale to nie jest ich naturalny kolor. Naturalny kolor wygląda tak, normalny przezroczysty, a tutaj są pomalowane lekką warstwą brązowego tak, aby pasowały do tylnych szyb, które nie są przezroczyste, a mają takie udawać. Tak, brązowe szyby to naprawdę mnie nie przekonuje, a gdy patrzę na to, jak malowanie poszło tylko na jedną płaszczyznę i w innych miejscach już jej nie dano, co wygląda okropnie, no cóż, to naprawdę mnie nie przekonuje. Co mnie jeszcze nie przekonuje? Ten kogut. Kiedyś nie zwracałem na niego większej uwagi, ale teraz
Wydaje mi się po prostu słaby, dodany trochę na siłę, żeby odróżnić tą zabawkę od Silver Streaka, którego zaraz wam pokażę. I taki kształt i wykonanie koguta boli, zwłaszcza gdy wiemy, że rok wcześniej wydano Barricade'a, który ma kogut następujący, który wygląda bombowo i to się po prostu w żaden sposób nie porównuje do jakości tego. Propos Silver Streaka. Wygląda on tak i już teraz widzimy, że jest o wiele lepiej pokolorowany. Wszystko ma tu o wiele większy sens, choć wiemy, że Prowl był pierwszy. Ale tak jak mówię, jego kolorystyka jest bardziej przemyślana. Użycie farby sprawia, że wygląda jak oryginalny Transformers, podczas gdy Prowl po prostu wygląda jakby był podróbką. A jak tam u Prowla z pokonywaniem przestrzeni płaskich? Jak widzicie, całkiem nieźle, choć ten wynik łatwo można poprawić, zaglądając na podwozie i usuwając broń Prowla, która w tej chwili jest schowana pod maską silnika, a która, jak widzicie, trochę wystaje. I teraz wszystko działa trochę lepiej. I tego Prowlowi nie odmówię. Oryginalna zabawka nie miała gdzie trzymać jakiejkolwiek ze swoich broni w trybie pojazdu, a ten Deluxe to robi i to spokojnie. No i nadszedł czas na porównania dla trybu pojazdu. I teraz po swojej lewej widzicie Reveal the Shield Deluxe Special Ops Jazza, a po prawej Deluxe Cybertron Downshifta. A teraz za Prowlem widzicie Reveal the Shield Voyager Solar Storm Grappla, a przed Prowlem widzicie jeszcze raz, tym razem trochę dokładniej, Movie Deluxe Barricade'a. Transformacja Prowla do formy robota jest w większości miejsc całkiem prosta, przyjemna i stała się podwaliną dla transformacji wielu innych robotów, m.in. Jazza, którego widzieliście przed chwilą. Najpierw musimy wyczepić jego broń i teraz musimy wyczepić cały bok pojazdu. Jak widzicie, te części są oddzielnymi panelami, które są przytrzymywane tak tutaj przy światłach, jak i tutaj przy drzwiach i są na kombinacji stawu obrotowego i kulkowego. Także teraz je wyczepiamy. Ogólnie to, co zaraz zobaczycie związane z tymi drzwiami, miało na celu odchudzić trochę maskę Prowla, bo zwykle jest to najszerszy element całego robota, właśnie przód pojazdu i to miało coś z tym zrobić. Czy wyszło? Zaraz się przekonamy. Teraz musimy te skrzydełka przestawić w ten sposób i muszę was ostrzec, te części mają tendencję do ciągłego wypadania, jeśli nie jesteśmy uważni, także bądźcie uważni. Teraz to, co ja lubię robić, to przechodzimy na tył, odchylamy nogi, wyciągamy do góry zderzaki, rozciągamy całe nogi na tym podwójnym stawie kolanowym. Tak, nogi są już praktycznie gotowe, poza stopami, które teraz musimy obrócić w dół i coś, o czym wiele osób łącznie ze mną potrafi zapomnieć, wyciągnąć je w dół na tych szynach. Właśnie w ten sposób wyciągamy teraz jego piętę, szczęśliwie w tym przypadku nie achillesową. Rozczepiamy nogi i dół robota jest już gotowy. To teraz możemy przejść tutaj i teraz musimy wyciągnąć jego łapska z boku. Jak widzicie, trochę wchodzą w talię, żeby zaoszczędzić miejsce. Teraz je wyciągamy do góry, uważając na te skrzydełka. I teraz tu mamy taki podwójny staw obrotowy, który powoduje, że ramię wślizguje się bardziej w kierunku przedniego zderzaka. Także musimy to teraz trochę tak wyciągnąć. Akcję powtarzamy z drugiej strony. I teraz już możemy złożyć skrzydełka, które, jak widzicie, też są na podwójnym stawie obrotowym. Przeciągamy je w ten sposób, dzięki czemu przestają praktycznie przeszkadzać nam w dalszej transformacji. Właśnie tak. I teraz powinniśmy złapać za środek przedniego zderzaka, odciągnąć go tutaj, do przodu. I to powinno, jeśli zrobimy to dobrze, uruchomić automorf głowy, która wychodzi. Zamykamy ten bajerek i głowa Prowla jest już na miejscu. Teraz na tym stawie obrotowym ściągamy wszystko w dół. Właśnie w ten sposób. Przy okazji możemy spróbować trochę zabrać z drogi przednie szyby, bo przyznaję, potrafię trochę wejść
O, właśnie, w drogę. Jeśli nie będziecie z tym uważali, to możecie wyrwać te dwa ząbki, które spinają szybę z maską samochodu, także pilnujcie się. I teraz nam pozostaje już tylko ściągnąć to w dół. Tym ciekawym elementem zajmiemy się dokładniej później. Przeciągnąć dach trochę do przodu i wzwyż. Ustawić sobie skrzydełka, jak nam się żywnie podoba. Wyprostować ramiona. Obrócić przedramiona. Właśnie tak. Właśnie tak. I Prowl w trybie robota jest gotowy. A oto Prowl w formie robota. Pierwsze wrażenie? O rany, żółknące plastiki farba nadal są widoczne. Drugie wrażenie? Wow, ten design jest naprawdę dynamiczny. Prawda, w tej serii mieliśmy wiele różnych zabawek, które można powiedzieć było bardzo dobrych, ale dla mnie osobiście tryb robota Prowla był jednym z najlepszych trybów robota w całej serii. Jest po prostu dynamiczny, żywy. Pasuje mi do robota, który działa szybko, sprawnie i który jest gotowy kopać tyłek złu w imię sprawiedliwości. Z tyłu, jak to zwykle bywa z Transformerami, jest wizualnie nieco gorzej, widać fragmenty transformacji, widać te częściowo puste nogi, choć to akurat mi nie przeszkadza, bo niektóre figurki z tej linii miały o wiele gorszą sytuację. W sumie z tyłu najbardziej przeszkadza mi to, że boki przodu pojazdu wylądowały z tyłu drzwi. Jasne, tak jak mówię, to miało na celu odchudzić przednią maskę i to, co z niej formowało górny korpus, ale nie wygląda to zbyt dobrze, zwłaszcza, że czubki ze zderzakiem wystają ponad drzwi, gdy patrzymy od przodu. Na szczęście na to jest bardzo proste rozwiązanie, o którym powiem za chwilę, a teraz dajmy Prowlowi dla nas się pokręcić. Tak, i z boku też widzimy trochę wycinki związane z transformacją, żeby to wszystko mogło się zmieścić w karoserii samochodu. Ale i tak, pod koniec dnia, pod koniec oglądania tej formy ze wszystkich stron, wydaje mi się, że i tak jest całkiem fajna. W sumie dla mnie największą wadą trybu robota, z którą nie da się nic zrobić bez jakichś większych przeróbek, to głowa, która po prostu dla mnie wygląda przeciętnie. Jasne, widzimy, że to Prowl, bo ma charakterystyczny diadem czerwony z białym środkiem, to co miał właśnie Prowl, ale coś w niej po prostu wydaje mi się dziwnie niedynamicznego na tle reszty ciała i też niestety jej detale toną w tej masie białego niepomalowanego plastiku, ale przynajmniej jak widzicie ma całkiem spory płat przezroczystego plastiku, dzięki czemu możemy uzyskać całkiem dobry efekt podświetlania oczu, który wygląda mniej więcej tak. No, to są całkiem sensownie podświetlane oczy. Jeśli ktoś nie lubi drzwioskrzydełek robotów, które są na stałe uwięzione w jednym ustawieniu, dobre wiadomości, jak widzieliście, te Prowla są na stawach kulkowych, ale w praktyce to o wiele więcej niż tylko fakt. Skrzydła Prowla można bowiem ustawiać tak, jak nam się żywnie podoba. Możemy je odciągać do tyłu, możemy je ściągać do góry, możemy je odpowiednio ustawiając ściągać do dołu. Także mamy pełną dowolność, jeśli chodzi o ich ustawianie. Możliwości jest sporo, zależą tylko i wyłącznie od waszych preferencji i wyobraźni. Jeśli chodzi o mnie, ja swoje drzwi Prowla lubię trzymać tak. To ustawienie ma jedną wielką zaletę. Z boków drzwi nie wystają nam czubki zderzaka. Jak to osiągnąć? Wykorzystując te wewnętrzne stawy drzwi, naciągamy te panele na przednią szybę i co prawda nie zmniejsza to pozorowalności tych elementów do zera, to jednak jest blisko, ale z drugiej strony, jeśli mam wybierać między ruchomymi drzwiami a drzwiami, które ładnie wyglądają od przodu, to jednak wybieram to drugie. Zerknijmy teraz na broń Prowla, która w formie złożonej wygląda tak, a w formie rozłożonej wygląda tak. Okej, mamy tu ładne detale, ale mimo wszystko jest to mały pierdek. Włóżmy go w ręce Prowla, które zresztą obsługują porty 5 mm, a więc mamy możliwość wpakowania tu broni od innych transformerów. To nie wygląda zbyt imponująco. Jako strażnik prawa Prowl co najwyżej taką bronią swojego przeciwnika rozśmieszy. Szczęśliwie podczas transformacji widzieliśmy jeszcze drugą broń, którą może wykorzystać w walce ze złem.
Aby dostać się do drugiej broni, musimy rozwalić moje ulubione ustawienie. Ale to tylko na chwilę, spokojnie. Odchylamy dach i z pleców Prowla wyciągamy dwie wyrzutnie rakiet. I teraz Prowl jest o wiele lepiej przystosowany do kopania tyłków. Z tymi wyrzutniami zawsze była zabawna sprawa. Jako zabawka Prowl miał je jako doczepiane akcesoria. W serialu animowanym w ogóle ich nie miał, a w komiksach ma je lub ich nie ma w zależności od preferencji artystów i scenarzystów. Natomiast ta zabawka ma je, ponieważ główne ciało Prowla jest używane także przez Smokescreena i Silverstreaka, którzy kanonicznie takie działa posiadali. Także, żeby nie przerabiać formy, dano je też Prowlowi. I myślę, że jest to dobry pomysł, bo o ile ja lubię trzymać Prowla z tą bronią schowaną, to możliwość nagłego dozbrojenia Prowla zawsze mi się podobała. Jeśli chodzi o pozowalność, Prowl ma moim zdaniem naprawdę dobrą sytuację i lekko mnie tylko martwi w dwóch miejscach, ale da się to przeżyć. Pierwsze z tych miejsc to głowa, która moim zdaniem powinna być na stawie kulkowym, a niestety jest tylko na obrotowym, który do tego jest na tyle ciasny, że nawet nie chce się bawić w 360 stopni, bo pewnie coś wyłamie. Zresztą po co miałby patrzeć jak w Egzorcyście, prawda? Dalej mamy ramiona, które dzięki transformacji są na takim podwójnym stawie. Jak widzieliście, mogą chodzić trochę do przodu i do tyłu. Jeśli odchylimy drzwi, mogą chodzić do tyłu jeszcze bardziej. Tu mamy kolejny staw, pionowy, także możemy je podnosić i opuszczać, by lepiej emulować emocje. A do tego mamy staw obrotowy tutaj, tuż za kołem. Także górne ramiona Prowla mają naprawdę świetny zakres ruchu. Dalej nad łokciem mamy staw obrotowy, a sam łokieć daje nam mniej więcej odrobinkę ponad 90 stopni. I mamy też obrotowy nadgarstek. Dalej, co mnie bardzo cieszy, mamy staw obrotowy tutaj, w talii. Świetna sprawa. Nie wszystkie deluksy z tej serii mają tak dobrze. Dalej, jeśli chodzi o nogi, uda, możemy osiągnąć pełen szpagat. Super. Jeśli chodzi o wykop do przodu, możemy zrobić takie coś. Wchodzą nam trochę w drogę te wykończenia krocza. Jeśli chodzi o tył, dużo zależy od tego, jak bardzo wysuniemy do góry dach, ale i tak jest to na bardzo dobrym poziomie. Kolana dzięki swojej transformacji mogą się zgiąć w pełni. Choć niestety nie jestem zachwycony tym, że ich staw obrotowy jest pod kolanem zamiast nad nim. Nie jest tak źle jak na przykład w przypadku Astro Traina, gdzie to skrajnie ograniczało pozowalność, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, gdyby to się obracało tutaj, a nie tutaj, pozwalność byłaby minimalnie lepsza. I dalej mamy stopy, które idą do przodu, właściwie do góry i w dół. Ruszają się trochę na boki. I jak widzicie, możemy też sobie dopomagać w pozowaniu za pomocą skokowych pięt. To naprawdę pomaga sprawić, aby Prowl był trochę wyższy. I jeśli ktoś bardzo potrzebuje, te szyny transformacji też możemy wykorzystać, żeby Prowl trochę bardziej był stabilny. Ale osobiście wolę, gdy są wysunięte. I wolę, gdy mamy takie ustawienie stopy, to dla mnie po prostu wygląda lepiej. Zwłaszcza, że jak widzicie, są tutaj lekko przycięte. Z taką pozowalnością Prowl zyskuje jeszcze jeden wielki plus. Mianowicie, ta figurka doskonale nadaje się do pozowanych scenek bojowych. Co prawda, do takiego zastosowania lepiej nie wykorzystywać jego własnej broni, bo to w końcu pierdek. Ale gdy mu na przykład damy jakąś podwójną, symetryczną broń, jak na przykład załadowany teraz do rąk komplet broni od RTS Fallbacka, wtedy możemy z nim robić rzeczy wielkie. Weźmy na przykład takie ujęcie. Bardzo proste, bo to tylko Prowl ustawiony tak, jakby do czegoś strzelał podczas wślizgu, ale danie mu dwóch pistoletów naraz i jeszcze zrobienie zdjęcia pod odpowiednim kątem sprawia, że jest to naprawdę fajne, dynamiczne ujęcie. Niestety takie zabawy mają jedną drobną wadę. Człowiek bardzo, bardzo szybko uświadamia sobie, że nie tylko może więcej, ale i chce więcej. Tak jak na przykład ja chciałem więcej niż tylko Prowl na ekranie, dlatego do zabawy dorzuciłem jeszcze cztery inne figurki, które być może rozpoznajecie, i dałem im do pomocy dwie podstawki do figurek akcji. Rezultat jest jaki widzicie i jestem z niego bardzo zadowolony i mam nadzieję z Prowlem bawić się dalej w przyszłości, bo naprawdę nie mam tego dość. No i znowu czas na porównanie z innymi zabawkami. Na tym obrazku
Tu, gdzie teraz jest mój paluch, widzicie Reveal the Shield Deluxe Special Ops Jazza. A tu, gdzie teraz jest mój paluch, widzicie Generations Sergeant Kappa. Ale to nie koniec wrażeń. Po swojej lewej widzicie teraz Generations Deluxe Blaira, a po swojej prawej Reveal the Shield Deluxe Turbo Traxa. Ale to też nie jest koniec wrażeń. Po swojej lewej widzicie teraz IDW Generations Deluxe Megatrona, a po swojej prawej IDW Deluxe Generations Trailcatera. Ale i to nie jest jeszcze koniec, bo w końcu nadal musimy pokazać to, co najważniejsze. Oto przed wami powszechna puszka picia i potężne dwa złote w formie rozłączonej. Podsumowując, o ile mam sporo osobistej sympatii do Prowla w tej inkarnacji, to jestem w pełni świadomy tego, że obiektywnie rzecz biorąc, ta figurka ma problemy, zwłaszcza 5 lat po premierze. Tryb pojazdu niestety bardzo kiepsko się starzeje i przez żółknącą biel i niedoróbki w aplikacjach brązowego i czarnego wygląda niemal jak podróbka. Tryb robota cierpi z tych samych powodów i dochodzi mu jeszcze kwestia przeciętnej, mało wyrazistej głowy. Ale ta figurka ma też swoje zalety, takie jak wysoka pozowalność, dynamiczny na poziomie konstrukcji wygląd i świetne, naprawdę świetne predyspozycje do scenek z użyciem podwójnych broni. Na plus zaliczam też ruchome drzwi i dodanie opcjonalnych wyrzutni rakiet. Także osobiście nie mam zamiaru pozbywać się tej wersji Prowla, bo ma mi co oferować. Ale widzę, czemu dla wielu ludzi ta figurka jest już obecnie spisanym na straty przeżytkiem, którego dni chwały dawno minęły. Zwłaszcza po roku 2013, gdy G1 Prowl zyskał nowego, prawdziwego następcę. Ale o tym innym razem. I to już wszystko na tą wideorecenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.